Łukasz. Łukasz i kolega? Kamil. Kamil. Słuchajcie, ja chłopaków wyrwałam z parkietu, kiedy tańczyli. Mam nadzieję, że nie przerwałam jakiegoś podrywu. No nie, w sumie damy radę dalej działać, więc jest okej. Okej, czyli wrócisz zaraz do tej akcji, która tam była grana? Oczywiście, a nawet może do lepszej. O! A stały bywalec? Tak, jak najbardziej. Jestem stałym bywalcem tu w Mozi, bawimy się zawsze. Czasami w soboty, czasami w piątki, zależy jak czas pozwala. A do której godziny jest impreza? Do godziny tej, aż ochrona mówi stop. I co, następnego dnia pewnie kac, no i zdradź mi jakieś metody, jakie masz. Na kacę jest najlepszy Żurek. Żurek z rana, jak mama zrobi zajebiście. Czyli tutaj team Żurek, a teraz spytam Kamila, jakie masz metody na kaca? Dobra zabawa i dobre spalanie przede wszystkim. To na imprezie, ale później jaki sposób na kaca po imprezie? Dobra siłownia, dobre cardio i... Aha, bo kolega powiedział, że Żurek, a ty Żurek, czy może jakaś inna zupa? Rosołek. Rosołek, czyli tutaj jest team rosół i team Żurek. Dobra, to czy chcecie kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich swoich znajomych z Żąśnika. Tutaj do kamery, mój drogi, cała antena jest twoja. Pozdrawiam wszystkich swoich znajomych z Żąśnika i okolic. Serdecznie, Łukasz! Pozdrawiamy! A ty, Kamil, kogo chcesz pozdrowić na antenie SK TV? Również pozdrawiam wszystkich znajomych z Żąśnika i okolic. Wyszków, pozdrawiam. Dzięki bardzo. No to wracajcie na parkiet i do podrywu. Okej, dziękujemy. Hej! Jeżeli teraz u was trwa imprezka i właśnie włączyliście nasz kanał SK TV, to świetnie się składa, bo właśnie trwa projekt imprezka. Gwarantuję wam, że zostaniecie już z nami, bo w naszym programie nie tylko pokazujemy, jak bawią się ludzie w klubach w całej Polsce, nie tylko są pozdrowienia i bardzo wesołe rozmowy, ale też serwujemy wam tutaj dużo najlepszej muzyki, tak aby wasza impreza była właśnie taka, jak musi być. A udowodnię wam to już teraz. Czas na najlepszą klubową muzykę. Gramy! Cały czas oglądacie projekt Imprezka na antenie SK TV, a razem ze mną Asia. Hej, jak się bawisz? Super, naprawdę jest the best. A jesteś tutaj pierwszy raz, czy może stała bywalczyni? Kilka razy tu już jestem. Naprawdę jest super. A z kim dzisiaj przyszłaś? Ze swoim mężem. O, to pokażmy męża. Tutaj mąż. Mąż jak ma na imię? Łukasz. Łukasz. I co, często tak sobie robicie taką randkę w klubie? No raz na jakiś czas. A gdzie się poznaliście? Na dyskotece. O, na dyskotece. I kto kogo poderwał? Ty jego czy on ciebie? On mnie. On ciebie, no to jego też będę musiała podpytać i sprawdzimy wersję. To jak cię poderwał, co zrobił? To tak, że do tańca mnie zaprosił i tak wyszło. Czyli taki podryw jak najbardziej okej, okay, że po prostu do tańca i później jakieś tak. Zapoznanie. Tak. A jest może jakiś taki podryw, którego nie tolerujesz, że nie robić tego? Postawienie piwa. Postawienie piwa? Nie lubię alkoholu. W ogóle nie pijesz? Trochę, ale bardzo mało. A czy zdarza czasami ci się mieć kaca? Nie. Nie. No i bardzo dobrze, to chwalimy zdrowy tryb życia, czyli bardziej taki fit styl życia. Tak. Taniec. Tak. Super. Czy chcesz kogoś pozdrowić na antenie SK TV? Moja rodzina. No to pozdrawiamy. Pozdrawiam całą rodzinę. Dzięki, dobrej zabawy. A razem ze mną mąż Asi, która powiedziała mi, że to ty poderwałeś ją w klubie. Czy to jest prawda? Tak, prawda. I jaką metodę zastosowałeś? Jeszcze raz? Jaką metodę zastosowałeś? Wdzięku osobistego. Jaką? Wdzięku osobistego. Wdzięku osobistego? No ale coś musiałeś zrobić. Zagadałeś, zaprosiłeś na drinka? Nie zdradzę, to jest moja tajemnica. Ale tobie w klubie udało się poderwać dziewczynę, która została później twoją żoną. Więc zdrać facetom, no to może tak ogólnie zdrać, jak można podrywać. Jakieś rady? Mówię, wdzięk osobisty i to wszystko. Okej. Czy chcesz kogoś pozdrowić?
być na antenie SKTV. Tak, pozdrawiam wszystkich znajomych i całą moją rodzinę. Dzięki bardzo, dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Cały czas oglądacie projekt Imprezka na antenie SKTV. Dużą częścią naszego programu jest najlepsza taneczno-klubowa muzyka, ale też pokazujemy Wam, jak bawią się klubowicze w całej Polsce. Dzisiaj jesteśmy w klubie Mozi Wyszków i teraz nadszedł czas, abyście zobaczyli, jak tutaj tańczą klubowicze. Niektórzy tańczą w parach, niektórzy solo, jedni machają rękami, inni nogami, zresztą zobaczcie sami. Cześć, witam wszystkich. Jesteś fotografem w klubie Mozi na stałe? Można tak powiedzieć. A kogo chętniej fotografujesz? Facetów czy kobiety? Jakoś naturalnie tak wychodzi, że kobiety. No wiadomo. A kto chętniej pozuje? Kobiety czy faceci? Też chyba kobiety? W sumie to jest... czasami facet się wstydzi, czasami wstydzi się kobieta. Nie rozumiem tego, wiedzą dobrze, chociaż może niektórzy nie wiedzą. Wiedzą dobrze, że tu są robione foty, a jednak nie chcą, żeby im robić. No trudno. No właśnie, jeżeli chodzi o wywiady, to też zdecydowanie faceci chętniej, a kobiety nie za bardzo. Bywa i tak, że niektóre chcą, albo po prostu poprawią włosy, ustawią się i wszystko. Aha, czyli po drobnej poprawce są gotowe na sesję. O to chodzi, tak. A ty, jak jesteś w pracy w klubie, masz też czas, żeby zatańczyć, może napić się jakiegoś drinka, czy nie? Czy tylko robisz zdjęcia, praca? No pewnie, że tak. Tylko praca? Bywa i tak, że nie wracam do domu sam. To z kim wracasz? Nie, no nie powiem, no. Z ładnymi dziewczynami, o taką. A często to się zdarza? Jak jest bardzo ładna i mi się chce tańczyć, to tak. Ale to jest kwestia tego, że jesteś fotografem i dziewczyny na to lecą? Myślę, że po części tak. Pewnie tak. Czyli... Tak samo jak zerkają na DJ-ów, to też zauważyłem. Aha. Jakoś tak pochlebniejszym okiem. Czyli jak to się mówi, za mundurem panny sznurem, za aparatem panny sznurem, tak. I za fotografami też. Tak, myślę, że tak. W jakimś procencie na pewno. Może liczą na sesję zdjęciową? Taką mam barierę również, tak. A w jaki sposób podrywasz dziewczyny? Czy to właśnie jest na zdjęcie podryw? W sumie to, jak to powiedzieć, mocno nie podrywam. Widzę po prostu spojrzenie w oczach, no i potem nie wiem tam, no nie podrywam, ja jestem podrywany, że tak powiem. Okej, rozumiem, same lgną. No może nie aż tak, ale no tak, no w sumie tak. No dobra, to czy chcesz kogoś pozdrowić na antenie SKTV? Oczywiście, pozdrawiam Ciebie i program SKTV i wszystkie fajne duperki. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiaj bawią się w klubie Mozi. Posłuchajcie. Hej, czy masz ochotę może kogoś pozdrowić na antenie SKTV? Oczywiście pozdrawiam moją szwagierkę i brata, z którym dzisiaj przyjechałam. Pozdrawiam Olę, najlepszą DJ-kę i pozdrawiam wszystkich z Mołtuszka i okolic. No to pozdrawiamy. Pozdrawiam wszystkich swoich znajomych. Kogo mogę innego pozdrowić? Zajebista impreza. Konkret, dzięki. Pozdrawiam DJ-a Jeremiego i Przemusia, który świeci światłami właśnie. Bardzo chciałem pozdrowić moją byłą ekipę z pracy, tak? Biz, Adriana, Maćka, Dawida.
Przepraszam, że o kimś zapomniałem. Bardzo chciałbym was pozdrowić. Jesteście super i stworzymy jeszcze razem kiedyś coś pięknego. Dziękuję bardzo. Piękne pozdrowienia, pełna profesja. A dziękuję bardzo. Do 84. szkołę. Dobra, to pozdrowienia lecą, dzięki. Czy pan może chętny, aby kogoś pozdrowić? Ja tu jestem tylko na chwileczkę. Chciałbym pozdrowić moją narzeczoną, do której za chwilkę wracam. W sumie nie mam więcej, nie mam nic do powiedzenia. Wracam za chwilę do niej. Nie, no dobra, dziękuję. To kończymy. Dzięki. Dziękuję za wywiad. Dobrze się dzisiaj bawiliście, bo ja świetnie. Niestety to już koniec dzisiejszego projektu Imprezka, ale widzimy się za tydzień. Wjedziemy do kolejnego fajnego klubu, znajdziemy kolejnych fajnych ludzi. Oczywiście jak zawsze będzie czekała na was duża datka najlepszej klubowej muzy. Ja już opuszczam klub Mozi Wyszków. Było super, pa! I do zobaczenia za tydzień! La la la.